Słuchajcie, na ten odcinek właśnie czekaliście. To podsumowanie roku 2017. Zaczynamy od 10 najlepszych płyt minionego roku. Zaczynamy od miejsca 10, a na nim jest... O, dostałem powiadomienie właśnie. Przerwamy ten program, aby dać komunikat specjalny. Dostaliśmy potwierdzone informacje, że w trzeciej edycji Agenta wystąpi nikt inny jak Rychu Peja. Stacja TVN planuje emisję programu od 14 lutego bieżącego roku. No nieźle. A teraz nieco poważniej. Ja nazywam się Jacek Adamkiewicz i porozmawiajmy może o udziale Rycha Peja w trzeciej edycji programu Agent Gwiazdy na stacji TVN. To zostało ogłoszone około 2 dni temu. Czy ta akcja zaszkodzi jego wizerunkowi, sprzedaży płyt i tak dalej, i tak dalej? Odpowiedź jest dosyć prosta, ale najpierw przeanalizujmy kilka rzeczy. Przede wszystkim sam udział. Pierwsze przecieki mieliśmy już we wrześniu, w październiku i w listopadzie. Najwięcej tych przecieków było w październiku i w listopadzie, najprawdopodobniej dlatego, że wtedy był kręcony ten program. Prześledziłem troszeczkę Instagrama Rycha i tam niektóre zdjęcia od pewnego momentu zaczęły być tak w specyficzny sposób robione, miejsca enigmatyczne. Pojawiło się też dużo różnych materiałów repostowanych, zdjęć starszych z różnego okresu, też plakaty koncertowe i tak dalej. Nie było tak zwanego świeżego kontentu na co dzień. I teraz po fakcie można zaobserwować, że wiadomo dlaczego te zdjęcia były zamieszczane i filmy w ten sposób właśnie, ponieważ Rycha jakby nie było w Polsce i nie mogli robić, czy to w Poznaniu, czy gdziekolwiek był. Jeżeli spojrzymy w kalendarz koncertowy Rycha, to też widać, że i w październiku, i do połowy listopada tam nie było żadnych koncertów. Tam gdzieś bodajże na początku października była jakaś pojedyncza sztuka, a potem, i to udział gościnny też, a potem jakby taka chwilowa cisza. No właśnie, już wiemy dlaczego. Trzecia edycja Agenta Gwiazdy była kręcona zarówno w Hongkongu oraz na wyspie Bali. I tak jeszcze dodam, że w pierwszej edycji tego programu po powrocie Agenta na antenę stacji TVN brał też udział wcześniej Wienio. Informacja o udziale Rycha została ujawniona w poniedziałek, jak też w ogóle cała obsada tego programu, ale aczkolwiek wcześniej już były, jak mówiłem, przecieki. Rychu przez te ostatnie 2-3 miesiące nie potwierdzał, nie zaprzeczał, jeżeli chodzi o udział w programie Gwiazdy, jak pojawiły się pierwsze plotki, więc można było się domyślać, że coś jest na rzeczy, a w poniedziałek dostaliśmy oficjalne potwierdzenie, zdjęcia całej że ekipy, została zaktualizowana strona programu, fanpage. Pierwszą informację podały portale, ciężko je w ogóle nazwać, to są portale plotkarsko-celebryckie takie, tam jakieś party, inne wynalazki, tam około godziny 12 czy 13, potem już wszystkie inne strony, w tym te rapowe, też mam zapodaną tą informację u siebie na fanpage'u, w sumie jako chyba pierwszy z całej branży rapowej polskiej, zwiedzamy, nie śpimy, o godzinie 15 czy 14 tam w południe, zabawne. No i co dalej właściwie z tego faktu wynika? Osoby komentujące to całe zdarzenie, zwłaszcza na profilach page, to na Instagramie czy na Facebooku, dzielą się na kilka właściwie obozów, tacy co nie są zdziwieni i trzymają kciuki, tacy są zdziwieni i trzymają kciuki za udział w programie, tacy co nie rozumieją i nie kibicują i tacy co nie rozumieją się, że tak powiem, obrazili i strzelili focha. Niektórzy wieszczą jakiś wielki eksodus w social mediach, odwrót fanów od niego i tak dalej, tylko wspominamy o kilku rzeczach. Może na początek zajmiemy się Facebookiem. Dzięki portalowi bodajże Social Brand czy coś w tym stylu sprawdziłem, jakich jest 10 najpopularniejszych muzyków w Polsce, tak zwane top 10, i jak wygląda przepływ fanów u Rycha na fanpage'u. I wśród 10 artystów mieszkających w Polsce, robiących tutaj muzykę, cokolwiek z nią wspólnego, czy to był zespół, artysta, producent muzyki i tak dalej, to ja zajmuję 9 miejsce. Liczba 693 tysięcy fanów robi różnicę i na tym portalu można sprawdzić, czy liczba fanów jest stała, wzrasta, czy maleje. No, na ten moment maleje. I od dnia ogłoszenia udziału Pei w Agencie do dzisiaj ubyło 176 fanów. No, liczba jest zastraszająco rzeczywiście wielka. Oczywiście jest to ironia, jak na razie tak naprawdę nie ma tego skutków. Jeżeli chodzi o kwestie zarobkowe dla artysty, najważniejsze są koncerty, odzież i muzyka, z czego dla niektórych, jeżeli koncertują mniej, ta odzież potrafi obrać także pierwsze miejsce albo po prostu przenosić więcej dochodu niż te koncerty. Także tak prezentuje się sytuacja. Niektórzy nam się odgrażają, że nie będą kupowali płyt, bla bla bla.
Sam Peja w jednej wypowiedzi przyznał, że średnio sprzedaje się 20 tysięcy sztuk danego albumu. Przeważnie jest to więcej, bo złote płyty są zawsze, a platynowe przybywają po jakimś czasie na jego ścianę do kolekcji. No właśnie, 20 tysięcy płyt. Załóżmy, że taka jest średnia sprzedaż jego jednej płyty. A na fanpage'u jest 693 tysiące fanów. Co robi pozostałe 673 tysiące fanów? I czy rzeczywiście ich odlajkowanie fanpage'u jest tutaj takie istotne? Facebook per se nie daje żadnego zarobku. To nie jest platforma taka jak YouTube, że za wyświetlenia postów płacą artyście. Wręcz przeciwnie, Facebook obcina wyświetlenia postów, tak żebyśmy to my płacili tejże platformie. Oczywiście ona pomaga informować o koncertach, o sprzedaży ubrań, o sprzedaży płyt, teledyskach i tak dalej, i tak dalej. To jest miejsce de facto na naszą reklamę, a nie portal społecznościowy, bo ze społecznościami to masz w ogóle mało cokolwiek wspólnego. Także, czy to jest takie istotne? Wątpię. Jeżeli chodzi jeszcze o udział Rycha, to wychodzi na to, że nie pobawi on tam zbyt długo, ponieważ biorąc pod uwagę, ile tygodni spędził na planie, to wychodzi mi na to, że tak celuje, bo to nie jest potwierdzona informacja. 2-3 odcinki agenta z jego udziałem zobaczymy, a potem już raczej wrócił do Polski. Jeżeli będę miał okazję zapytać go w wywiadzie, to zapytam, jak wyglądała praca na planie tego programu i czy uczestnicy mają jakikolwiek wpływ na ilość odcinków, w których są, bodajże są porady teraz dla Rycha, jak wytrwać w tym programie, bla bla bla. Tylko nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, może jest cały nakręcony, jakby to będzie emitowane teraz od 14 lutego, ale cały program już dawno został nakręcony i zdjęcia zostały zakończone, więc nie łudźcie się, że większość programów telewizji, które oglądacie, są na żywo. Nawet te programy, które są na żywo za bardzo nie są. Także ewentualne skutki, efekty udziału Pei w tym programie będziemy mogli określić za 2-3 miesiące. Nie spodziewam się żadnego wahnięcia w jakichkolwiek tam słupkach oglądalności, popularności, sprzedaży płyt, czy czegokolwiek. Będzie premiera kolejnego albumu 25 godzin. Czy też 25 godzina, bo tego jeszcze nie wiem, jak czyta się tytuł. Raczej będzie wszystko po staremu. Ponad 20 lat pracy scenicznej, ponad 20 lat sprzedaży albumów. Udział w kilku odcinkach programów mainstreamowej telewizji nie jest w stanie tego zmienić. Nie sądzę. To był mój krótki komentarz. Podsumowanie roku 2017 nadchodzi. Także wczoraj nakręciłem wywiad z Dą Góralesko, niedługo ląduje na moim kanale. Subskrybujcie ten kanał, wbijajcie na live'y od niedzieli do czwartku o godzinie 20 na moim kanale. Oczywiście widzimy się niedługo, na razie.